Stare pociągi Metra Warszawskiego pojechały już do Kijowa. Tymczasem została ogłoszona nowa trasa tramwajowa na Rakowieckiej, a teraz z okazji majówki Plac Trzech Krzyży jest całkowicie niedostępny, a po majówce zostanie zamknięta spacerowa. Tymczasem na Kondratowicza jest już całkowita przejezdność i podobnie jest na trasie S7. Też jest przejezdność, choć trochę ograniczona, a lotnisko w Radomiu zostało otwarte. O tym nie tylko. Ostatniego dnia miesiąca, czyli 30 kwietnia, w niedzielę, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego autorskiego przeglądu najciekawszych komunikatów i newsów bezpośrednio z Warszawy i komunikacyjnych z całej Polski. Nie było odcinka w poprzednim tygodniu, więc przyspieszymy, bo faktycznie trochę jest tych tematów. Zaczynając od Plac Wilsona, Świętokrzyska, Centrum Nauki Kopernik i Mielin, czyli Teatr Narodowy. To są stacje metra, gdzie działa jedna winda, a na metro ma remont, jest aktualnie modernizacja windy. Następnie pierwszy pociąg metra warszawskiego wyjechał już z Warszawy i pojechał do Kijowa. Działo się to w nocy i nie było uroczystego odjazdu, tak jak to było planowane i zapowiadane. Następnie metro, tym razem łącznik M1 i M2. Coraz gorzej, coraz większe rekordy, pomimo tego, że metro coraz bardziej zachęca do chodzenia mimo wszystko antresolą. Będzie intensyfikacja, czyli będą jeszcze bardziej kierować pasażerów, żeby chodzili górą, a kiedy już przekroczymy punkt 0, nie wiem dokładnie kiedy to będzie, wtedy będzie wprowadzony najprawdopodobniej ruch jednokierunkowy w całym łączniku pomiędzy M1 a M2. Sam nie będę ukrywać, chodzę łącznikiem M2, M1, niezależnie od tego ile tam jest osób i szczerze powiedziawszy nie wiem do końca jakie są problemy z dużego przeciążenia i czekania w kolejce, nie wiem, tam 2 minut do wejścia do łącznika. Może faktycznie tam jest przepychanki, ewentualnie będzie brakować powietrze, ale innych elementów, jakie ja przynajmniej doświadczyłem, nie zauważyłem, gdy byłyby jakkolwiek niebezpieczne. Co nie zmienia faktu, że na pewno niebezpieczne jest zamykanie całkowicie spacerowe i Goworka, bo to właśnie teraz tramwaje warszawskie robią. Koniec majówki to będzie koniec bezpośrednio tych dwóch ulic na dosyć długi okres czasu. Miało być to zamknięte wakacje, a zaczynamy już teraz. To jest związane oczywiście z budową tramwaju do Wilanowa. Dzięki temu będą wszystkie autobusy jeździć na okrągło. Dokładne szczegóły, wszystkie autobusy i dzienne i nocne zobaczcie sobie na stronach internetowych. Wróci też ruch po części już bezpośrednio na Marszałkowskiej łącząc Płaską i będzie parę nowych buspasów m.in. na ulicy Bagatela, co jest, bym powiedział, całkiem ciekawe, bo tam jest wprowadzone będą trzy pasy, aktualnie tam są dwa i zbytnio ten trzeci pas, to ja nie wiem, czy mi go tam wcisną. No ale skoro będzie jakoś tam buspas wciśnięty, to no pewnie mi się oni wiedzą co robią. Też co ważne i co trzeba powiedzieć, to nie tylko i wyłącznie jest zamykanie do ruchu, znaczy z ruchu jezdni, ale również chodników wzdłuż ulicy spacerowej. W niektórych miejscach nie ma nawet przejścia dla pieszych, więc uważajcie, piesi, faktycznie jest teraz tam cienko i się zbytnio nie jest dobrze z komunikacją. Natomiast nie zmienia faktu, że kiedyś tramwaje jeździły na takiej jednej ulicy, na ulicy Rakowieckiej. I tak to właśnie można zobaczyć, jeszcze tutaj bezpośrednio jak to wyglądało, z tramwajami, które jeździły. Tramwaje naprawiają swoje błędy, jak powiedziały, i przywracają tam trasę tramwajową. Kiedy to powstanie dokładnie, no to jeszcze poczekamy, tak? Oczywiście to jest w ramach, teraz czekamy, został ogłoszony przetarg i będziemy czekać i niedługo faktycznie zobaczymy, może już niedługo, jak to będzie zrealizowane. Sam wykonawca będzie mieć 22 miesiące na realizację tej trasy, czyli to jest prawie 2 lata, a prace się jeszcze nie rozpoczęły, więc to oczywiście będzie ukończone po budowie całej trasy tramwajowej do Wilanowa, jeżeli chodzi o odcinek do miasteczka Wilanów. Następnie tramwaje nie tylko i wyłącznie inwestują w nowe trasy, ale również naprawiają to, co już teraz jest i funkcjonuje. Między innymi na Obozowej. Cały czas nie mogą się dogadać bezpośrednio z drogowcami i z całą częścią, jeżeli chodzi o Wolę w tym miejscu, więc cała ulica Obozowa będzie zrobiona bez jezdni. Czyli po prostu tramwaje wyremontują swoje torowisko,
a to, co się będzie działo tam w okolicy, to już ich nie interesuje. Trochę szkoda, trochę smutno, że tam dalej drogi rowerowej nie będzie i nie będzie przebudowana ta ulica, która bardzo potrzebuje przebudowy wraz z tramwajami, no ale no co dużo nie mówić. Tramwaje nie mogą wiecznie czekać. Oni muszą realizować kursy przejazdów, a to, że reszta nie potrafi się zmobilizować i dogadać, to już jest ich problem. Natomiast nie zmienia faktu, że Radom już jest otwarty, jeżeli chodzi o lotnisko, ale to nie zmienia faktu, że nie ma tam dojazdu kolejowego, ale ma powstać. Został ogłoszony przetarg i, znaczy nie, została już podpisana umowa na budowę przystanku kolejowego Radom Wschodni. W ciągu najbliższych miesięcy, no właściwie najbliższych lat, będzie budowany. Wartość umowy na sam przystanek to jest 39 milionów złotych. Ma poprawić komunikację w tej części Radomia i z komunikacją bezpośrednio do samego lotniska, nowego portu, który został oddany do użytku i ma być zakończony w drugim kwartale 2025 roku. Tak będzie wyglądać, jak na tych wizualizacjach, więc bym powiedział, że na takie city scanner jest trochę odjechane. Ładnie, jestem ciekawy, będę chciał to zobaczyć, wielopoziomowe i w ogóle jakieś inne jeszcze bariery, ale no zobaczymy faktycznie, jak będzie to już z samą realizacją. Tymczasem WKTK nie pokazuje nam, jak widzicie, prawie żadnych zdjęć, ale i tak trochę rzeczy robi. WKTK jako pierwszy przewoźnik w Warszawie realizuje możliwość kupienia biletów na kartę płatniczą. To oznacza, że możemy kupić w biletomacie w pociągu teraz dwa typy biletów. Albo zwykły papierowy, tak jak teraz, albo zakodowany bezpośrednio na naszej karcie płatniczej. Wtedy, jeżeli kanal chce sprawdzić nasze bilety, to po prostu przykładamy do niego naszą kartę płatniczą i na nim jest zakodowany już bilet, który kupiliśmy wcześniej. Taka zmiana, taka innowacja. Wtedy to nic nowego, ale w praktyce ułatwi i będzie bardziej ekologiczne, jeżeli chodzi o drukowanie papieru. No i też po prostu my nie musimy nic ze sobą nosić, więc nie możemy zgubić w tej biletu. Przynajmniej mam taką odczucie, że karta płatnicza bardziej się lepiej zabezpiecza i nosi bliżej schowaną niż sam bilet, ale może się mylę. Może się też mylę, kiedy powstanie średnica, chociaż prowadzę serię na moim kanale Warszawska średnica 2050, to mam nadzieję, że to będzie zrealizowane wcześniej. Na razie planowane to 2029 rok, ale nawet samo PKP zaczyna powiętwiewać, czy to jest możliwe. Chodzi oczywiście o dogadanie się w sprawie wszystkiego. Różne mnóstwo podmiotów, nie mówię tylko wyłącznie o mieście, ale o różnych spółkach, jak tramwaj warszawski, metro warszawskie, czy oczywiście całe sieci ciepłownicze, gazownicze, trakcja, czy trakcja to niekoniecznie, ale na przykład prąd, czy telekomunikacja. To wszystko musi być dokładnie dogadane z PKP w ramach tej przebudowy, bo to jest jedna z większych przebudów i, no i to ma być po prostu zrobione całkiem dobrze, tak żeby w trakcie już budowy nie było jakichś większych problemów. Czemu są problemy? Bo nie wszystko jest wiadome. Na przykład nie do końca jeszcze wiadomo, czyje jest znaczy prawa własnościowe co do wiaduktu Emilii Pilata realizowanego w ramach przebudowy dworca centralnego. Nie wiadomo, czy ten wiadukt jest. I to jest dobre pytanie. Ogólnie takich miejsc, czyje to miejsce jest, czyj ten fragment ulicy jest, jest bardzo dużo w ramach średnicy i o wszystkich może wam kiedyś opowiem na temat. No tego jest ogromna ilość. Naprawdę. Mam nadzieję, że im się to uda zrealizować i w teorii w kolejnym roku już będziemy jakieś widzieć większe prace w 2024 roku. Jeszcze nie budowlane, chociaż może kto wie, zobaczymy co się będzie faktycznie kroiło. Co nie zmienia faktu, że podobnie jak Radom, lotnisko w Modlinie też chce mieć pociągi, a konkretniej wojewoda mazowiecki chciałby, żeby koleje mazowieckie tam dojechały. No i teraz jest właśnie szukany projektant todów do lotniska w Modlinie, aby pociągi dojechały tam. Zobaczymy, jak będzie dalej ten proces trwać. Tymczasem kolej nie tylko i wyłącznie jest realizowana w ramach CPK, jak to mówiłem wczoraj w filmie, ale również jest realizowana w ramach tego, jak to wszystko będzie wyglądać do 2030 roku. Jakie nowe trasy? Tu mamy mniej więcej schemat i mapki. Tak, widzimy dokładnie tutaj LK7, no i parę innych jeszcze inwestycji, jak Warszawa Zachodnia, tutaj z tego, co mi się wydaje. Ale jak pozostałe trasy? No, będzie to właśnie jeszcze teraz konsultowane. Czyli rząd rozpoczął konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku. To największy dokument, który określi inwestycje kolejowe na najbliższą dekadę. Uwagi będą przyjmowane przez 40 dni. Nie chcę nic mówić, że dekada na najbliższe 7 lat to trochę dużo powiedziane, no ale tak im się akurat powiedziało. Idziemy dalej. Czy ja mogę robić jeszcze moje filmy o pociągach? Na razie tak, a jak będzie później? Zobaczymy. Czy będzie wprowadzony zakaz fotografowania infrastruktury krytycznej, w tym na przykład całych linii kolejowych?
Mam nadzieję, że nie, bo wtedy duża część z moich filmów będzie utrudniona w detalizacji, a nie będę chyba mówić, że dogadanie się co do pozwoleń z PKP mogłoby być dla mnie trochę problematyczne, bo to po prostu do każdego filmu proces ten mógłby trwać, trwać, trwać i trwać. Więc nawet jakby było zielone światło, to i tak to by był po prostu bardzo dosyć długi i uciążliwy element, więc nie będę ukrywać, że będę robić wszystko, żeby po prostu nie mieć jak największych utrudnień przy realizacji moich filmów. Po prostu bądźmy szczerzy, każdy nie chce mieć utrudnień w swojej pracy, prawda? Prawda. No chociaż ja tego pracą raczej zbytnio nie mogę nazwać mimo wszystko, to jest raczej hobby. Chociaż ostatnio całkiem dużo tych filmów się na kanale pojawia, ale to nie zmienia faktu, że i tak mi tam mało i niedługo może będziecie mogli mnie spotkać na warszawskich liniach turystycznych. Szczegóły może niedługo, natomiast faktycznie 15 lat WLT i wracają ponownie. Promy, typu tramwaje, autobusy, no to chcę jeszcze więcej. No i też będzie statek do Sotocka. To wszystko wraca ponownie w tym semestrze, w te wakacje, w nowym sezonie i już bezpośrednio od 1 maja linia 100 autobusowa na przykład będzie kursować. Na pewno bardzo mnie boli, że Turkawka zawsze w moim sercu, prom łączący Białękę z Jabłonną, znaczy Białękę, tam z tą częścią Młocin, znowu nie kursuje w tym roku i to jest bardzo smutne. No cóż, nikt nie chce tam tędy niestety pływać. Ale to nie zmienia faktu, że nie tylko łącznie są nowe inwestycje, ale również są przebudowane inwestycje. Jak Plac Trzech Krzyży. I Plac Trzech Krzyży z okazji majówki jest po prostu zamknięty dla ludzi. No od 28 kwietnia do 7 maja będzie to wszystko pozamykane. Autobusy różnych linii jeżdżą na okrągło, więc po prostu jak jeździliście autobusem kiedyś w tych rejonach, to po prostu zastanówcie się, że może autobusy jedą zupełnie inaczej. Jedyny autobus, który dojeżdża do Placu Trzech Krzyży, to jest linia 222, która tam po prostu zawraca. I to jest moja największa filozofia. No i też ogólnie Tak Turecki będzie całkowicie wraz z Krakowskim Śródmieściem i Nowym Światem zamknięty dla autobusów i pojazdów, żeby po prostu można było z tym pochodzić. Wracając do samego tramwaju, do Wilanowa, zamykającego Spacerową i Goworka, to będzie parę linii autobusowych, które będą miały zmiany trasy i tam się po prostu pozmienia i będzie nowy to słot jazdy. To jest linia Z419, 131, 138, 167, 168, 222, 501, 519, 522, N31, N37 i N81. Nie będę ukrywać, że zmian dla linii nocnych to nigdy coś jest dobrego, bo jednak mało kto się przygotowuje na jakieś zmiany linii nocnych. One zwyczaj jeżdżą tak samo zawsze. No ale tutaj to się trochę zmienia, więc szykujcie się, że po prostu na tych liniach autobusowych trochę będzie się jeździć na krągło, a tramwaje też będą jeździć inaczej przez najbliższy okres czasu, bo linia 4, 15, 35 i 36, czy nawet 78 będą jeździć inaczej, bo na Placu Bankowym są aktualnie prowadzone prace torowe przez najbliższy właśnie ten weekend, no i do 1 maja, czyli do poniedziałku będą jeździć w różnych trasach trochę inaczej, nawet specjalnie linia 35 będzie całkowicie zamknięta, a pozostałe linie tramwajowe będą jeździć na okrągło i powstanie linia z 4 będzie, znaczy powstanie, będzie po prostu jeździć na dłuższej trasy się bezpośrednio od Dworkowej do, z tego co widzę, Muranowskiej, także trochę dłuższa. Tadasa. Kolejno przypominam wam, że jest już majówka, a majówka oznacza brak oczywiście sprawnej, dobrze komunikacji miejskiej. Dlatego oczywiście w poniedziałek i w środę, czyli 1 maja i 3 maja, komunikacja miejska będzie jeździć zgodnie z rozkładem świątecznym, natomiast 2 maja, czyli we wtorek, będzie jeździć według specjalnego rozkładu jazdy w zależności od danej linii. Także możecie się po prostu spodziewać, że tam jest mnóstwo linii. No wiecie, no tutaj mam dokładnie wymienione wszystkie linie autobusowe, ale nie będę was męczyć i też jestem trochę śpiący, więc no po prostu jest dużo tych linii. Tyle wam powiem. Powinno wam to wystarczyć. A na pewno powinno nam wszystkim wystarczyć to, że obie jezdnie ulicy Kondratowicza są już gotowe. I całe przejezdne. Choć same prace jeszcze będą chwilę trwać, to obydwie jezdnie są przejezdne na całym odcinku, a film o tym pewnie w tym miesiącu, znaczy w maju już się pojawi. Kolejna informacja, na którą długo czekaliśmy, to jest oczywiście przebudowa pracy na rozdorzu. Prace się już rozpoczęły, ja to już widziałem. O tym nawet rozmawiałem już bezpośrednio z rzecznikiem lasowym ZDM-u i pytałem się go o to, ale to jest ważny element, który faktycznie już rozpoczął się. Nowe ścieżki rowerowe, nowe inne też elementy. Film o tym mam do przygotowania. Czekam na razie na pozwolenia od SOP-u. Jak dostanę, to faktycznie tam polecę i nagram to i owo, abyście mogli to wszystko zobaczyć. Ale jak zawsze ZDM leduje i tym razem też również podpisaliśmy umowę na dostawę kolejnych partii nowoczesnych, energooszczędnych opraw oświetleniowych zaprojektowanych specjalnie dla Warszawy. Tym razem chodzi o 35 400 opraw, które oprawią
i poprawią oświetlenie ponad 2000 mniejszych stołecznych ulic. Przede wszystkim jednak znacznie zmniejszą zużycie prądu z korzyścią dla budżetu miasta oraz dla środowiska naturalnego. Po ich montażu Warszawa prawie w całości stanie się miastem oświetlonym przez energię LED-ową. Pięknie, ja tam nic nie mam. ZDM, jak zawsze, bardzo ładnie dodaje, tak wygląda lampa, a tak wygląda cały sztab, który osób, które podpisywały tą umowę i były szczęśliwe z tego. Ja niestety wtedy nie mogłem przyjechać, bo byłem chyba w Krakowie wtedy akurat. Byłem na jakiejś innej delegacji służbowej. Ale to nie zmienia faktu, że praca na Strzelkrzyży jest właśnie przebudowane i tam właśnie trwają prace teraz przy kolejnej przykładce i będzie to chyba też jedna przełożona bezpośrednio właśnie po Majówce. Na Majówkę będzie całkowicie zamknięte również dla samochodów, nie tylko łącznie dla autobusów. Ponadto Konatowicza może jest oddane do użytku, ale internauci nie do końca wierzą, że jest taka ładna i prosta. A tego ZDM zrobił nam instrukcję obsługi aparatu, pokazał nam, czym się różni duża ogniskowa od małej ogniskowej, w skrócie czym, jak wygląda obrazek przy dużym zoomie i przy małym zoomie, dzięki czemu to oznacza, że jeżeli mamy duży zoom, to cała przestrzeń po prostu się bardziej wlewa, no wiecie, jeżeli mamy przestrzeń, to jeżeli damy duży zoom, to ta przestrzeń jest od siebie daleko, ale na obrazku będzie ze sobą bardziej ściśnięta, co oznacza, że po prostu wszystkie nierówności na ulicy będą bardziej widoczne. Dlatego na ZDM-ie właśnie, znaczy były tutaj pytania, czy aby na pewno Konatowicza nie jest taka trochę pofałdowana. No i tak właściwie na każdej ulicy można zobaczyć, że jest trochę pofałdowana. Tutaj jest bezpośrednio właśnie Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM-u, zrobił zdjęcie Chmielnej obok siebie. No i tak też również to wygląda, ale to jest jeszcze parę innych ulic, żeby można było sobie to porównać. Przechodzimy do już tematów pozawarszawskich, chociaż niekoniecznie. S7 jest otwarta na odcinku bezpośrednio od Leszno-Wola do Tarczyna, z tym, że na razie na 80 km na godzinę. Mam odczucie, że to ma związek z oddaniem do użytku lotniska w Radomiu, bo żeby dało się dojechać do lotniska z Radomia do Warszawy, to jednak komunikacja kolejowa nie jest najlepsza, bo nie ma cały czas dobudowanych ekstratorów, po prostu pociągi nie jeżdżą zbyt często i szybko, a jednak samochodem też by się przydała po prostu kompletna cała trasa S7. No i właśnie została dana do użytku na ostatnich dniach. Film o tej inwestycji, jak mi się uda, pojawi się w czerwcu, przelecę się nad całością, żebyśmy mogli dokładnie to zobaczyć, jak to wygląda. Zdejmujemy klątwę z Radomia. Nowe lotnisko otwarte. Tak, faktycznie lotnisko Warszawa Radom zostało dane do użytku. Tak wygląda, tak się prezentuje. Czy dużo osób z niego będzie korzystać, tego nie wiem. Wiem tyle, że faktycznie jest całkiem tanim lotniskiem, jeżeli chodzi o koszt wylądowania w tym miejscu, więc najprawdopodobniej się tutaj kiedyś przelecę z moim dobrym znajomym, czyli z Dominikiem, który pilotował na przykład ostatni samolot, kiedy lecieliśmy właśnie dookoła CPK. Tak, czasami sobie latamy, chociaż nie będę ukrywać, że ta przyjemność lecenia samolotem jest całkiem droga, więc sam lot do CPK mi kosztował dosyć dużo, a sam lot do Radomia kosztował mi pewnie jakieś ponad 1000 zł, więc no zobaczymy, czy będę zainteresowany. Ale na pewno chętnie kiedyś tam jednak wyląduję, bo jak tak tanio, to wiecie, to szkoda nikt nie skorzystać. Tym bardziej właśnie, że tak jak mówiłem, jest tańszy od Modlina, czy nawet od Babic w niektórych kategoriach. Dobrze, zaczynamy się zamykać oczy, więc przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli sondaże, mniejsza z tym. Zobaczmy sobie, co tu się ostatnio działo. Czy powinna zostać wprowadzona strefa czystego transportu w Warszawie? Większość z Was, 50%, stwierdziło, iż tak, 30% na nie, 10% na nie wiem. Czy według Ciebie w Warszawie powinny być przystanki na żądanie do tramwaju? Większość z Was, 56% stwierdziło, iż tak, ale tylko i wyłącznie jeśli są słabo wykorzystywane. Kolejne pytanie sondażowe. Czy jesteś zadowolony z jakości dróg w Warszawie? Są w dobrym stanie, nawierzchnia i pozostałe elementy. Większość z Was stwierdziło na 60%, że stan jest dobry, ale przydałyby się poprawki. To, że jest tragicznie, zagłosowało 13%, a to, że jest całkiem dobrze i nie trzeba nic poprawiać, to jest 18% respondentów. Następnie, czy Warszawa potrzebuje nowych linii SKM? Większość z Was na 1300 głosów stwierdziło, że tak. 73% z Was zagłosowało, że faktycznie nowe linie, parę nowych linii powinny powstać. 7% na tylko jedną nową linię, 8% już wystarczy i 13% nie wiem, nie mam zdania. Czy powinien powstać tramwaj do Marek? To jest bezpośrednie pytanie z serwera na Discordzie nam o jego Abyslander, którego macie link w opisie. I większość z Was stwierdziło, że tramwaj do Marek to dobre podejście. 63% z Was zagłosowało, że tak, taki tramwaj powinien powstać. Następnie, czy powinien zostać wprowadzony zakaz fotografowania i nagrywania infrastruktury kolejowej w Polsce? Aktualnie już zaczynają się pojawiać pewne problemy,
Sokiści czasami podchodzą i faktycznie, jeżeli ktoś robi zdjęcia, to tam palcem grożą albo jeszcze gorzej. Podobno nawet kogoś wyrzucili z pociągu za nagrywanie przejazdu pociągiem z ostatniego wagonu. Nie wiem, czy takie aż takie tragiczne sytuacje się zaczynają dziać. Mam nadzieję, że nie i że to jest nieprawda, choć jestem w stanie w to uwierzyć, ale no bez przesady. I według z Was to też bez przesady. Infrastruktura kolejowa powinna być możliwa do nagrywania, bo po prostu to jest w komentarzach, tak jak czytając Wasze komentarze, nie do opanowania. Każdy ma telefon, każdy może po prostu sobie zrobić te zdjęcie, a infrastruktura kolejowa jest na wyciągnięcie tęgi, choćby Warszawa, po prostu wystarczy spojrzeć na dół i nagle widzisz po prostu pociągi jadące pod tobą. Więc 84% z Was zagłosowało, że taki zakaz nie powinien być wprowadzony, 9% z Was zagłosowało, że taki powinien być i nie mam zdania 8%. Na koniec i bardzo Wam dziękuję, jest Was tutaj coraz więcej, 10912 osób aktualnie, kiedy nagram ten mniejsza z tym. No i co tu już nie mówić. Dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście całe to wydanie. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli mi się uda i nie padnę kompletnie, no to jeszcze dzisiaj zobaczycie pewnie film o wschodniej obwodnicy Warszawy albo o czymś innym, bo jeszcze czekam na wyniki bezpośrednio ankiety na serwerze na Discordzie, którą inwestycję będę mieć dla Was do nagrania i ten film pojawi się tak w godzinach 18-20, jakoś mniej więcej jak dla mnie dzisiaj, a dla Was wczoraj, film o centralnym porcie komunikacyjnym. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!